Diwajdek. Najlepszy vloger, moi drodzy. Dam sobie na początek filmu. Sprawdź projekt Free z polskiego rapu trapu 365+8 oraz vlogi z życia niedoszłego rapera na www.youtube.com/watch /LZTI_MEB9T. Co ja ci będę gadał? Pierwsze linki pod opisem. Zryty beret, mami, jeszcze ta wysokość. Wiozą mnie z tyłu, jak będę dla nich wasza wysokość. O, psiakość, czy psie zęby wykopuję na ogrodzie, potem... Już prawie na miejscu, jadę ze swoim tatą. Pierwszy raz się spóźni na cokolwiek. Historyczna chwila. No, a ja nie słucham fila. Choć mam anioła głos, nie no, to tylko to, co Iggy miało w 16. Fajnie się czuję, nic nie jadłem, ale jest gitara, kontrabas i fortepian. Napisałem na Facebooku, na mojej grupie Szczecinie Diwajdek, czy ktoś jest ze Szczecina Dąbia. Chyba nie. Podejrzewam, że albo właśnie w desperacji będę się 10 godzin patrzył w jezioro, albo zwiedzę ogólnie Szczecin Dąbie sobie, albo najprościej w świecie, co zrobię? Napiszę na grupie, czy ktoś tam nie chce się spotkać. Poprowadzić jakiegoś kurde turystę ze Świnoujścia. Zwiedzam sobie te Dąbie i znalazłem ulicę dziwną. No zdecydowanie te ulice jakieś takie dziwne. Kurde, jakoś mało energii mam. Tak idę przed siebie, jestem w okolicach portowej i znalazłem chyba plażę w Szczecin Dąbiu. No i udało się znaleźć taki widoczek ładny. Czy na to jezioro będę patrzył przez 10 godzin? Nie wiem. Miałem tędy nie iść, a jednak no warto było tu się przejść i to zobaczyć. Wow, jak to pięknie tam wygląda z oddali. Próbuję się wejść, wzbić na wyższe szczyty. Ahoj przygodo, ahoj przygodo. Gdzie ja kukurydzę zaszedłem, tak się zastanawiam. Kurde, koło jakichś marin portowych, ulica portowa, gdzieś ta okolica. Powinien sobie zobaczyć na mapie, bo na razie jeszcze mapy nie odpalałem, a na pewno na mapach się dowiem więcej niż idąc po prostu przed siebie, ale fajna przygoda, bardzo mi się podoba takie coś. Takie zostawianie mnie gdzieś w jakimś mieście, mam 10 godzin, żeby się z nim zapoznać i jest wszystko fajnie. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę miło. Jakieś pieski spotkałem, nie, z panem takim miłym, uśmiechniętym, ludzie fajni, pozytywni, od razu inny świat, uwielbiam inne światy, inne miejscowości, to są inne światy totalnie, inne kraje. Zarąbiście jest, dobra, to idę dalej zwiedzać. Pozdro vlog. Od dzisiaj zostaje jakimś Bear Grylls czy kimś takim, nie? Zwiedzanie świata, kurde, na piechotę, bez mapy, bez niczego. To jest kuźwa życie, jeszcze tylko mieć jakiegoś towarzysza podróżniczego i by było zaczepiście po prostu, nie? Takie kozackie miejsce znalazłem. W sensie to nie jest, no, ładne bardzo, to jest chyba jezioro, nie? To jest chyba nawet to szmaragdowe, nie wiem. Nie, to nie jest szmaragdowe, bo przesyłałem, ale wszystko nie jest tu widać. Port, za chwilę wam pokażę, odwracam kamerę, uwaga. Bęk, patrzcie jaka miejscówka, przepraszam, że tam wiatr, ale tu nie masz takiego w sumie wiatru jak w Świnoujściu. Ale tak Świnoujście jest piękniejsze niż to miejsce. Cały Szczecin razem wzięty. Bardzo ładnie, podoba mi się. Szkoda tylko, że taki burdel wokół. Ale no jest fajowo. Idę sobie dalej tam przejść, chociaż tam chyba już nic nie będzie. Ale kto ciekawemu zabroni, nie? Ja znowu z maską, bo znowu alergia to jest jakby jedyna rzecz, która mi aktualnie pomaga. Wiem, że sobie tam opary wciskam i w ogóle może być jeszcze gorzej, ale przez chwilę chociaż mi pomaga. No i widziałem, że jakiś gość tam szedł, więc tam coś musi być. Ale zajebioza, żabki! No nie odkrywam życie na nowo, nie? Żabuncie, żabusie, wszędzie zwierzątka, wszędzie zwierzogrody. Ten świat jest piękny, naprawdę. Zwierzęta, fauna, flora, kije. Tylko nie ma komu rzucić. Z psem trzeba tu przyjechać. Jest wypas, nie? Jakieś działeczki tu są chyba, wariacie na czacie, na filmie. Łapkę w górę zostaw, byku. Nie wiem, ile będzie trwał ten film, ale będę się zachwycał. Będę się zachwycał i jeszcze raz będę się zachwycał. Po lewej stronie tam jakiś gość właśnie, ten, za którym siadłem. Pomyślałem, że coś tu jest, ale to chyba są takie typowe wsiowe klimaty, nie? Typowe takie pozamiejskie. Tu chyba w takie miejsce nawet dotarłem troszeczkę, nie wiem, tylko zobaczycie tego gościa. Tam chodzi, konie chyba jakiś ogarnia. Też sobie pokryją monogram krowunia. No? Też vloger może. Up. Nie wiem, nie będę krzyczał przez drugą stronę. Chyba dzisiaj jest jakiś dzień, w którym po prostu vlogerzy wyruszyli w świat i zwiedzają, patrząc, co się dzieje poza ich kątami, albo wszyscy tak zwariowali, że od tego siedzenia w domu zaczęli wychodzić i to na całego. Jak mówiłem, jestem na prawobrzeżu i totalnie nie wiem, czy to cokolwiek jest. Wydaje mi się, że tylko działeczki i ładne widoczki. No, ale to mi wystarczy. Działeczek nie pokazuję, ale to pasmo tutaj, które się koło mnie wieje. Cokolwiek. Ja mam zawsze własne nazewnictwa, bo mi nigdy nie pasowało to szkolne. Ładnie tu jest, ładnie, podoba mi się. Ale wciąż, no Świnoujście nie. Świnoujście over. To jezioro, na które najprawdopodobniej wtedy patrzyłem, to było jezioro Małe Dąbie. Jezioro Dąbie Małe. Podobno alergię najlepiej zwalczyć alergenami, więc myślę, że tutaj naprawdę dużo tego lata w powietrzu, pyłków i tak dalej, więc może mi się uda alergii pozbyć na tym świeżym powietrzu, na tym... Nie wiem, czy to jest bryza. Ściągam już to. Przepłaciłem i tak 7 zł. Na stacji miałem za 9 i od ładniejszej pani. A no i jeżeli chodzi o takie przechadzki, to myślę, że warto mieć chociaż te 18, nie? Także nie próżnujcie, a jak już, to z kimś dorosłym albo idźcie, albo w grupie, nie? Żeby nie było takich akcji, że tutaj przez Diwajdeka stała się jakaś krzywda komuś. Małego youtubera, 38 wyświetleń pod filmem. Stwierdziłem dla spokojnych nerwów mojego ojca, który później będzie mnie szukał, lepiej zawrócę w to samo miejsce, w którym byłem, czyli do Szczecina Dąbia, bo ja prawdopodobnie kieruję się już na jakiś Goleniów czy coś, więc... A żeby była akcja, to uciekam prawdopodobnie przed burzą, chociaż nie zapowiadali burzy, a przelotne deszcze. Ale no, chmury wyglądają nieciekawie, więc może być tu też burza. Deszczyk już kropi, deszczyk mnie goni, ale też... Ja się cieszę w tej pogoni za szczęśliwą chwilą. Kukurydzę, zachowuje się jak jakiś mnich, co? Dzisiaj. Tu macie dowód na to, że kropi. Bo krople opadają o wodę, o jezioro. Chociaż nie wiem, muszę sprawdzić, jakie to jest jezioro. Bo już mi się nie łączy internet, więc nie wiem, jakie to jest jezioro. Więc bardzo przepraszam za dezinformację. No. Jakbym uważał bardziej na geografii, to bym wiedział, nie? Ale wierzę w to, że serdeczna Kami Little Do You Know mi pomoże. Dziękuję, Kami. I pozdrowienia dla Dzidzi oraz chłopa. Ok, przystanę. Co do mojego pobytu w Dąbiu, znalazłem kilka ciekawych miejscóweczek, które odwiedziłem, niektóre pokazałem, niektórych nie pokazałem. No i jakieś tam inne sobie zajęcia znalazłem poboczne. I była gitara, kontrabas, fortepian. Widzów żadnych nie znalazłem. Ewentualnie jakichś znajomych, których gdzieś tam z nami z internetu prawie znalazłem. Ale nie znalazłem. Więc no co, zdarza się najlepsze. Kontynuuję narzekanie. Gardło mnie boli, alergia mnie męczy. Ale myślę pozytywnie. Smarkając. A tu jest świeżo znaleziona i świeżo buzia zakryta. Naprawdę fajnie tu. Uwielbiam takie hotele. Z jednego prostego powodu, najlepiej się w nich sprząta kible. Idę sobie do Lidla, trochę dziko to wygląda, jakby te samochody jechały cały czas na mnie. Jest śmiesznie, adrenalina. Uhu, żyjemy, żyjemy. O, prawie mnie przejechał. Fajna trasa. Ten widok jeszcze lepszy. Fiu, 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 fiu. Wszystkie wpadają do tunelu. I tam wjeżdżam. Wow, już tam jest ta policja. Materiał bardzo niesponsorowany, ale też bardzo przeze mnie polecany. Chodzi o markę braci sadowników. Grzane jabłko z pomarańczą i rozmaryną. Jak najbardziej, jak najserdeczniej polecam. Także nie wiem, coś tam ponagrywałem z tego pięknego miasteczka, no to teraz jakaś muzyczka powinna polecieć i co tam, te maki majowe, nie, chyba nie ma takiej piosenki nawet, więc coś tam, kwiaty, kwiat, jesteś dla mnie jak kwiat, nie no nie wiem, totalnie nie wiem co mam zaśpiewać, ale było miło.